czy się jeszcze spotkacie. Taką wróżbę pokażę teraz Państwu za pomocą kart Lenormanda. Zapraszam. Proszę również o komentarze, czy te wróżby rezonują z Państwem. Proszę również o lajki, czyli kciuczki w górę. Proszę również o subskrypcję, zasubskrybuj mój kanał z paluszkiem, znaczy zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, byś dostawała moje wróżby codziennie i powiadomienia o nowych filmikach. Kochani, na wróżby indywidualne zapraszam oczywiście poprzez mój e-mail loelia.orakel@gmail.com. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Wróżby indywidualne są skoncentrowane tylko na Waszym problemie, na Waszych osobistych pytaniach. Zapraszam. Teraz, kochani, zobaczmy sobie dwie grupy. Dwie grupy kart Lenormanda. Grupa pierwsza, aniołek biały. Grupa druga, obelisk, kryształ górski. Wybierzcie, kochani, szybciutko przedmiot lub grupę, która Was przyciąga i zaczynamy. Pierwszy aniołek, pierwsza grupa z aniołkiem białym. Czy się jeszcze spotkacie? Na razie nie macie spotkań ani kontaktu. Jesteście w wielkiej blokadzie. Karta wieży, oziębłość emocjonalna, brak pisania, kontaktu, nie macie czasu, być może partner się odsunął, jest oziębły, niedostępny uczuciowo i emocjonalnie. Na pewno jest tutaj między Wami jakaś przeszkoda, właśnie czy kłótnia, sprzeczka, zerwanie kontaktów, blokada, oziębłość. Niemniej jednak chce partner wyjść z tej jaskini, z tej izolacji i chce uleczyć w kontakty z Wami, chce, by był znowu tutaj balans, czyli harmonia, obopólne zrozumienie, ciepło rodzinne, dobra seksualność, tęskni za właśnie harmonią, również seksualnością, także pragnie uleczyć tutaj te wszystkie kontakty, pragnie również wzmocnić swoją pozycję i pozycję tego związku, pozycję silną właśnie tej relacji. Czy się jeszcze spotkacie? Tak, wiadomość idzie do Was już. Czy chęć rozmów? No nie wiadomo, czy te rozmowy przyniosą też dobre rezultaty, ale jest tutaj zaproszenie. Oczywiście do rozmów, jakaś informacja, która przyjdzie, czy będziecie ze sobą pisać, telefonować, będzie jakaś wymiana tutaj, czy przez internet, czy przez telefon, właśnie jakaś komunikacja pisemna i zaproszenie do spotkania. Niespodzianka, miłe rozmowy, miłe spotkanie, miłe, serdeczne rozmowy, chęć wyjaśnienia Waszych problemów czy Waszych spraw i chęć tutaj do kontaktu, czyli do spotkania. Te mosty mówią oczywiście o chęci spotkania się pomimo różnych przeszkód i te mosty mają Was połączyć. Tutaj jakaś szybka akcja, widzicie, rozpoczęcie znowu na nowo komunikacji, spotkań. Wy, osoba pytająca i on, osoba, o którą pytacie,
koniec różnych komplikacji, różnych przeszkód, zawikłań, zawiłości, stabilność, pomimo jeszcze tutaj paru blokad. Oczywiście blokady jeszcze są, być może jakieś troski, niecierpliwość, też lęk przed kłótniami, sprzeczkami, ale spotkacie się, chęć spotkania jest i zaproszenie do spotkania, do rozmów, do wyjaśnienia sprawy jest tutaj bardzo widoczna. W najbliższym czasie też komunikacja między Wami dojdzie do skutku. Zobaczmy, wyciągnę jeszcze kartę Tarota jako radę. Czy się spotkacie? Czy się spotkacie? Proszę o radę. Proszę o poradę. Paź buław. Paź buław mówi o tym, by być beztroskim, lekkim, by znów ta lekkość wróciła do Was, by nie zaczynać tych rozmów, które mają Was pojednać, które mają doprowadzić do Waszego spotkania, by nie zaczynać je ciężką atmosferą, jakimiś sprzeczkami, wypomnieniami, kto ma rację i tak dalej. Nie. Karta pazia buław mówi o lekkości, spontaniczności, radości. Widzicie, ten paź, czyli młodzieniec, skacze sobie, podrzuca swoją buławę, raduje się, jest gotowy do akcji, do aktywności. Więc taką aktywność również Wy i lekkość miejcie w sobie, jeśli dojdzie właśnie do rozmów i spotkań. Czyli radość, młodzieńczość, aktywność, kreatywność, pożądanie, nowy początek, ale lekki. Ważna jest tutaj lekkość działania. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga to przedmiot obelisk, kryształ górski. Czy się spotkacie? Wow, tutaj od razu wychodzi, kochani, że oczywiście jest zaproszenie. Zaproszenie do spotkania, zaproszenie do kontynuacji związku, niezależnie co się między Wami wydarzyło. Zaproszenie, niespodzianka, list, wiadomość, rozmowa, sympatyczna chwila, tutaj chęć kontynuacji związku, ale niestety również też blokady, praca ciężka nad tym związkiem. Blokady, ociężałość, jakby mozolna praca nad związkiem, trudności, które Was przygniatają, przeciążają. Także uwaga, by rozmowy Wasze nie były za ciężkie, za przygniatające, obciążające Was. Dobry rozwój spraw, jeśli chodzi o Wasze spotkanie. Jednakże tutaj proszę przeanalizować, zauważyć Wy jako osoba pytająca, co jest ważne dla nowego rozwoju, dla dobrej, pozytywnej, dobrego, pozytywnego rozwinięcia się Waszych spraw. Jest szansa na miłość, na dobre właśnie tutaj wiadomości, dobry rozwój właśnie spraw w stronę związku, dualności, miłości, wymiany uczuć, emocji, rozwoju znowu Waszego związku. Ta karta mówi o Waszej obopólnej miłości, o chęci spotkania się właśnie w atmosferze romantycznej, ponieważ uczucia między Wami jeszcze nie ugasły. Pomimo różnych blokad, ciężkości, kłótni, być może jakichś tutaj obciążających Was różnych sytuacji, chwil, momentów, ale miłość nie wygasła. Miłość istnieje. Musicie tylko zauważyć, co należy naprawić, jak należy pracować nad tym związkiem, by wszystko naprawić, by sprawy potoczyły się znów pomyślnie,
Wy musicie zastanowić się, zaobserwować, przeanalizować, jak tutaj te problemy mądrze, racjonalnie wyjaśnić. Szczęśliwe chwile między Wami. Czterolistna koniczyna oczywiście mówi o szczęściu, które do Was przyjdzie, czyli spotkanie, randka. Jesteście już niecierpliwi, myślicie, że jest najwyższy czas, by się spotkać. Harmonia, tutaj balans, dobra seksualność, rodzinna atmosfera, czyli spotkania, stabilność, spełnienie marzeń, kontakty. Kontakty przyjdą, nie chcecie palić mostów, uczucia, emocje, nowy początek, wyjście z labiryntów, podjęcie decyzji, klarowność sytuacji poprzez rozmowy i spotkanie. Czyli dojdzie, kochani, do spotkania, natomiast ważne jest tutaj, by się zastanowić, jak poprowadzić sprawy w dobrym kierunku, by nastała znowu jakaś lekkość i by właśnie tutaj te uczucia, emocje wróciły. Oczywiście ważna jest również tutaj w tym związku harmonia, balans, rodzina, atmosfera, serdeczność i dobra seksualność, która się rozwinie w najbliższym czasie, jeśli pokierujecie sprawy w dobrym, pozytywnym kierunku. Zobaczmy jeszcze kartę Tarota jako radę dla grupy drugiej. Proszę o radę dla grupy drugiej, proszę o wskazówkę dla grupy drugiej, proszę o wskazówkę dla grupy drugiej. Rycerz Buław. Rycerz Buław mówi o tym, byście byli aktywni, byście podjęli inicjatywę, byście byli energiczni, wyszli ze swojej pasywności, aktywnie walczyli o ten związek, walczyli o spotkanie, działali dynamicznie, dążyli konsekwentnie do swoich celów. Czyli ta karta potwierdza nam tutaj jakby to, że Wy macie tutaj zastanowić się, jak poprowadzić sprawy w dobrym, pozytywnym kierunku. Karta lupy, czyli obserwacja, zastanowienie się, analiza, co było źle, co należy naprawić, co należy zrobić lepiej. Być może z Waszej winy tutaj są jakieś blokady, jakieś obciążenia, jakieś tutaj perypetie, więc Wy powinniście być tutaj aktywni, osoby pytające i walczyć o ten związek. Walczyć o harmonię, o szczęście, o dobrą, serdeczną, przyjazną atmosferę między Wami, lekką. Również jest to karta pożądania, namiętności, czyli tutaj też jakby rozwój dobrej harmonii, seksualności, powinien nastąpić, jeśli Wasze rozmowy, tutaj pojednanie będzie pozytywne. Jest miłość, jest karta miłości, więc tutaj zwiastuje dla grupy drugiej to czytanie, dobry rozwój spraw w kierunku spotkania, spotkanie pełne miłości, pożądania, namiętności, harmonii, szczęścia, uniesienia. Takie są tutaj prognozy dla grupy drugiej. Dziękuję serdecznie kochanej grupie drugiej i zapraszam na następne czytania, moi kochani. Proszę o lajki, subskrypcje, nowe komentarze dla wymiany energii, dla dobrej tutaj interakcji ze mną. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Życzę, byście oczywiście się spotkali z osobą, którą kochacie, za którą tęsknicie. Do usłyszenia już niedługo.